Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ogarnij SP. Dzisiaj będziemy zajmować się mnożeniem ułamków zwykłych. A więc na czym polega mnożenie ułamków zwykłych? Jak mamy mnożenie całej liczby przez ułamek, to w takiej sytuacji tą całą liczbę mnożymy przez licznik naszego ułamka, a więc wygląda to w następujący sposób. 2 razy 2 i tu 5 zostaje na dole. A więc 2 razy 2 to 4, czyli wynik nasz to 4 piąte. Ja moim uczniom mówię, żeby sobie ułatwili, to zawsze, żeby dopisali tutaj jedynkę. To też jest poprawne, bo 3 pierwsze to jest dalej 3, to jest po prostu inna forma zapisu tej trójki i w tym momencie automatycznie widać, że górę mnożymy razy górę, a dół razy dół. I tak naprawdę tak się mnoży ułamki. Ja w ten sposób naszą całą liczbę zapisałam w postaci ułamka. A więc mamy 3 razy 4 przez 1 razy 7. To jest 12 siódmych. Był już odcinek o wyciąganiu całości, a więc w 12 siódemek jest 1, 12 odjąć 7 to 5, zostaje nam 5 reszty, 7 zostaje. No i tutaj już przechodzimy do mnożenia ułamków, takich typowych. To jest to, co tu mówiłam. Aby pomnożyć ułamek przez ułamek, oznacza to, że mnożymy licznik razy licznik, a mianownik razy mianownik. Czyli mamy 2 razy 4 przez 3 razy 5. W wyniku czego otrzymujemy 8 piętnastych. Następna sytuacja, kiedy mnożymy nasz ułamek przez liczbę mieszaną. Aby pomnożyć ułamek przez liczbę mieszaną, to tą liczbę mieszaną muszę zamienić na ułamek niewłaściwy. A więc wygląda to następująco. 2 siódme razy, i teraz tak, zamieniam na ułamek niewłaściwy, czyli robię 3 razy 1 plus 1, 3 razy 1 to 1, plus 1 to 4. Tutaj mianownik przepisuję, no i mnożymy. Góra razy góra, ja już pominę ten krok zapisywania, bo on nie jest konieczny. Tutaj go zapisywałam, żebyście widzieli, co się dzieje. Ja już pominę ten krok zapisywania, więc mam 2 razy 4 to jest 8, a 7 razy 3 to 21. I to jest mój wynik końcowy. Jeżeli musimy pomnożyć dwie liczby mieszane przez siebie, to obie musimy zamienić na ułamek niewłaściwy. Czyli zamiana pierwszej liczby to 2 razy 4, 8, plus 3, 11. W wyniku czego mam 11 czwartych razy i 5 razy 3, 15, plus 2 to 17 piątych. A więc 11 razy 17 pomnożymy sobie pisemnie. To tu mamy 7 razy 1 to 7, 7 razy 1 to 7, 1 razy 1 to 1, 1 razy 1 to 1. Dodajemy i otrzymujemy 7, 8, 1, czyli 187, a 4 razy 5 to 20. W takiej sytuacji wyciągam jeszcze całości. W 180 dwudziestek jest 9, w wyniku czego otrzymuję 9 całych, bo 9 razy 20, 9 razy 2 to 18, 9 razy 20 to 180, czyli zostaje mi reszty 7 dwudziestych. I tak wygląda mnożenie ułamków zwykłych. To są podstawowe zasady, czyli jak mamy całość, możemy pomnożyć górę razy górę, a mianownik tego oto ułamka przepisujemy. Albo możemy sobie dopisać jedynkę, w wyniku czego otrzymujemy 3 pierwsze, co jest inną formą zapisu liczby 3. I w tym momencie mnożenie ułamków, to co jest główną definicją mnożenia ułamków, to mnożenie licznika razy licznik, mianownika razy mianownik i otrzymujemy to w taki sposób. Każdą liczbę mieszaną, jeżeli się pojawi, zamieniamy na ułamek niewłaściwy i znowu stosujemy zasadę licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Myślę, że to jest łatwe. A teraz pokażę Wam w sposób graficzny, co się dzieje tak naprawdę w trakcie mnożenia ułamków. Mam 3 czwarte, czyli z mojego kółeczka wezmę 3 części
i mnożę przez jedną drugą. No to skoro mnożę przez jedną drugą, to z każdej tej części muszę rozdzielić tą moją powstałą, co już narysowałam, bo tutaj mam te cztery części, tak? Czyli każdą moją powstałą część muszę rozdzielić na jedną z dwóch, czyli rozdzielam na dwie części. A więc wygląda to w następujący sposób. Pół, tak, na pół każdą z nich dzielę i mamy coś takiego. No i teraz tak, na początku miałam 3 czwarte, czyli miałam powiedzmy tą część, tą i tą. I teraz jak mnożę, czyli biorę z tego po jednej części, czyli interesuje mnie z tej części to, z tej części powiedzmy to i z tej części to, bo z każdych trzech części biorę jedną, drugą, czyli połowę. A więc wygląda to w następujący sposób, że tam, gdzie jest krzyżyk i zielony, to mam 3 części, czyli ja może napiszę to na czerwono, mam 3 części z, i teraz policzmy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 ósme. A jak mnożymy, co się dzieje? Mnożę góra razy góra, 3 razy 1 to 3, 4 razy 2 to 8. Więc w taki sposób po prostu jest pokazywane mnożenie ułamków. Czyli tu jest pokazane, ile części mam, a tutaj ile z każdej tych małych części biorę. Czyli jak tu była moja 1 czwarta, a miałam takie 3, to z każdej brałam połowę. W wyniku czego otrzymałam 3 ósme. Myślę, że to nie jest trudne. Jeżeli rysunek nie jest dla Was do końca zrozumiały, to podstawowa zasada. Licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Kolejną rzeczą, jaka jest ważna, to jest skracanie w trakcie mnożenia ułamków. Po co jest skracanie? Skracanie jest po to, aby nam ułatwić kolejny etap mnożenia. Skracamy na krzyż, czyli tą liczbę z tą, tą z tą. Patrzę, przez co obie się dzielą. No to jak mam 3 i 33, to obie się dzielą przez 3. I teraz skreślam je obie i przy nich piszę ich wyniki z tego dzielenia. 3 podzielić na 3 to 1. 33 podzielić na 3 to 11. Teraz patrzę po drugim skosie, czy mogę skrócić. Mogę, bo 4 i 16, obie te liczby dzielą się przez 4. A więc tu mam 1, a tu mam 4. I w wyniku czego teraz mnożę te moje liczby, co tutaj po skróceniu je zapisałam. Czyli mam 1 razy 4 to 4. I 1 razy 11 to 11. To jest prawidłowy wynik. Jakbym nie skróciła, to też jest prawidłowy wynik, ale jego forma zapisu jest inna. Jakbym nie skróciła, to by wyglądało tak, że tu by było 48, 4 razy 3 to 12, więc 4 razy 30 to 120, więc 132 by mi wyszło. No i teraz tak, jakbym miała taką liczbę i potem sprowadzać do wspólnego mianownika, jest o wiele trudniej. Poza tym trudniej się mnoży 4 razy 33 niż 1 razy 11. Więc na początku, jak patrzycie na mnożenie, zwróćcie uwagę, czy możemy coś skrócić. Taka sama sytuacja tutaj, tylko najpierw muszę zamienić na ułamki niewłaściwe. No to mam 3 razy 2, 6 plus 1, 7. Więc mam 7 trzecich razy 4 razy 7, 28 plus 2, 30. 30 siódmych. No i patrzę na skos. 7 i 7. Czyli jak skrócę, 7 podzielić na 7 to 1. 7 podzielić na 7 to 1. Jak tu skrócę, to 3 podzielić na 3 to 1. 30 podzielić na 3 to 10. W wyniku czego otrzymuję 10, bo 1 razy 10 to 10 i 1 razy 1 to 1, 10 pierwszych. 10 pierwszych to inaczej 10, bo w dziesiątce jedynek jest 10. Poza tym 10 podzielić na 1 to 10. Czyli taki jest mój wynik. Widać, że te działania są o wiele łatwiejsze. Teraz, jak to Wam sprawia problem, to obejrzyjcie sobie odcinek właśnie o skracaniu i rozszerzaniu ułamków. Tam na pewno się tego nauczycie. Warto to stosować, bo ułatwia to pracę. Ok, i ostatni przykład.
No to znowu, zamiana na ułamki niewłaściwe. 3 razy 2, 6 plus 2 to jest 8, czyli mamy 8 trzecich. Co można sobie zawsze zapamiętać? Że tu jest razy, tu plus razy, czyli mnożenie tu plus. Tak samo tu robiłam. Tu mnożyłam, potem dodawałam. Mnożyłam, dodawałam. Te mnożę, potem dodaję, a zobaczcie, mianownik przepisuję bez zmian. Dodaję, mnożymy, przepraszam, bo tu jest mnożenie. No i zamieniam ułamek niewłaściwy znowu. Przepraszam, liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. 5 razy 4, 20, plus 1, 21 i na dole zostaje 4. Znowu patrzę po skosie, czy mi się coś skraca. No pewnie, że się skraca. 8 i 4 obie dzielą się przez czwórkę. Czyli 8 podzielić na 4 to 2, 4 podzielić na 4 to 1. A teraz jeszcze 21 i 3. 21 dzieje się przez 3, daje mi 7, 3 przez 3 też się dzieli, czyli mam 3 podzielić na 3, 1, 21 podzielić na 3 to 7. W wyniku czego otrzymuję 2 razy 7, 14, 1 razy 1, 1, czyli 14 pierwszych, a więc 14. Zobaczcie, jakbym nie skróciła, to musiałam mnożyć 8 razy 21. Nie jest to jeszcze ciężkie, ale jak zrobię 8 razy 21, to jest 8 razy 20, to jest 160. 8 razy 1 to jest 8, więc 168 przez 3 razy 4, 12. Wyciąganie całości z tego już jest ciężkie. A więc tak jak mówiłam, warto jest stosować skracanie. W tym odcinku to tyle. Myślę, że mnożenie ułamków jest już zrozumiałe, ale żebyście sobie to dobrze utrwalili, to warto jeszcze porobić ćwiczenia samodzielnie. Zapraszam na kolejny odcinek.